Witam Państwa serdecznie. Chciałam zacząć po angielsku, tak płynnie od Davida, ale witam Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. U mnie w Poznaniu pada, także tym chętniej z Państwem się spotkam w ten deszczowy dzień. Dziękuję Jerry za zaproszenie. Jerry się wyłączy, pójdzie sobie kawę zrobić w ramach przerwy. No to rzeczywiście, co pokazywał David, te eksperymenty na sobie, prawda? No to rzeczywiście na szczęście dużo jest prowadzonych, ja tak będę mówić, a jednocześnie udostępniać, prowadzonych badań, które pozwalają na to bezpieczeństwo bez do końca eksperymentów na sobie. O, to Jerry powie, czy widać? Widać, super. Powodzenia i słyszymy się za niedługo. Tak, ja niestety Państwa nie widzę, nawet Jerego nie widzę, nie widzę czatu, który się tutaj równolegle odbywa, nawet siebie nie widzę, także no to jest zawsze bardzo przykre, bo ja bardzo lubię się spotykać z pacjentami, zawsze lepiej jak to jest na bieżąco. Przygotowałam pewien materiał dla Państwa, ale no mam nadzieję, że... Krótka, żeby kliknąć, tam jest ten ukryj przy udostępnianiu. Pani przy udostępnianiu, świetnie, to też są technologie. O, super, fajnie, dziękuję. To też są technologie, także no zawsze lepiej się spotkać. To, co przygotowałam dla Państwa, to oczywiście też jest po prostu forma spotkania z Państwem. Ja pracuję z pacjentami z cukrzycą ponad 20 lat. Pracuję w klinice diabetologii w Poznaniu, jestem ponad 10 lat diabetologiem, ale w samej klinice i z pacjentami przede wszystkim z cukrzycą typu pierwszego pracuję już mocno ponad 20 lat. Także chciałabym opowiedzieć i o swoich pacjentach, sama cukrzycy nie mam, i o swoich pacjentach. Chciałam powiedzieć trochę o badaniach, bo jak widzicie, to jest ważne, żeby nie eksperymentować na sobie, ale po to są robione badania, żeby Państwo bezpiecznie i skutecznie mogli dany sprzęt testować, po to, żebyśmy mogli mieć pewne standardy postępowania, również w zakresie technologii. My jako lekarze no, musimy się na nich opierać. No i to Państwu chciałam przedstawić. Jak ja zaczynałam pracę w diabetologii, no to oczywiście mieliśmy pierwsze peny, mieliśmy pierwsze glukometry i Jerry i Michał pokazywali ten sam początek diabetologii w Polsce. I ja też jak zaczynałam pracować, to mieliśmy bardzo mocną, intensywną czynnościową insulinoterapię, która oczywiście nas teraz też obowiązuje, ale wtedy to rzeczywiście no, były takie podstawy edukacji. Były peny, były glukometry, był cały cykl edukacji w zakresie FIT-u. To, co mamy teraz, no to oczywiście jest ogromny postęp, o którym słyszymy od godziny 9:30 i który Państwo znają, lubią, chcą stosować, uczymy się. Ten postęp jest w tej chwili właśnie tak naprawdę logarytmiczny. Mamy sztuczną inteligencję, mamy telemedycynę, która weszła dzięki COVID-owi i którą my i Państwo bardzo polubiliśmy. Mamy sztuczną trzustkę, mamy smartwatche, mamy smartpeny, mamy aplikacje. To, co się stało też, to oczywiście jest dużo więcej pacjentów. Ja pracuję dużo więcej niż kiedyś, tych pacjentów jest też chyba logarytmicznie więcej. Mamy niestety być może też mało czasu, te technologie pozwalają, że my możemy częściej pacjenta tu zobaczyć, tu wysłać raport, tu widzieć zdalnie, co jest dobrze, ja to bardzo lubię, ale rzeczywiście jest ogrom pracy, stąd mój zegarek tutaj. Bo rzeczywiście no, ten czas poświęcony Państwu, który ja bardzo lubię, rzeczywiście no, staram się pomóc jak najbardziej również poza pracą, to jest tego dużo. Oczywiście w tym całym postępie, który i dla Państwa, i dla Was, i dla mnie oznacza może troszeczkę coś innego, wszyscy mamy i jako lekarze, jako pacjenci i sukcesy i porażki, bo tego wszystkiemu się uczymy. Widzę, że w trakcie tych prezentacji trwa cały czat i Państwo też się uczą wzajemnie od siebie i to jest bardzo dobrze.
I oczywiście to, co jest mi wydaje się niezwykle istotne, to i wtedy, te ponad 20 lat temu, i teraz mamy zespoły terapeutyczne i nie byłoby edukacji w cukrzycy, nie byłoby tego wszystkiego, co się dzieje bez współpracy zespołów terapeutycznych. Ja witam, pozdrawiam wszystkich pacjentów, ale pozdrawiam też zespoły terapeutyczne, bo bez was tego leczenia takiego całościowego cukrzycy typu pierwszego by nie było. Natomiast to, co się wiąże z tym podstępem, to też pewien rozdźwięk. Dla każdego pacjenta co innego jest nową technologią i myślę, że z tego też państwo sobie zdajecie sprawę. Dla jednego pacjenta będzie to nowa aplikacja, dla jednego będzie to już sztuczna trzustka, dla jednego będzie to smartfon. Dla jednego pacjenta będzie to pierwszy sensor po 20 latach i każdemu pacjentowi staramy się pomóc, aby dopasować to, co jest dla niego bezpieczne, skuteczne i z czym będzie się czuł komfortowo. Zobaczcie państwo, że jak zaczynamy CGM w cukrzycy, najlepiej jak to jest od początku. I ci pacjenci, którzy zachorowują teraz czy kilka lat temu, to zupełnie jest to inny komfort leczenia. Ja od razu mam ich raport, mam AGP, a pacjent czuje się bezpiecznie w zakresie leczenia cukrzycy, czy chociażby to, że mamy systemy pętli zamknięte i te wizyty są zupełnie inne. Możemy porozmawiać o detalach, te wizyty mogą być szczegółowe w zakresie tego, jak żyjemy, o sporcie, to co słyszeliśmy przed chwilą, ale jest komfort w zakresie wizyty. Są też takie piękne przejścia, myślę, że to też państwo przeżywają jako pacjenci, piękne przejścia po wielu latach, widzicie po lewej stronie raport ze SmartPixa z hipoglikamiami, perfekcjonistka, pacjentka, która przeszła na Equil od miesiąca, jest zachwycona, ale w tej chwili, no nie było ją stać wcześniej, choć się wszystkim interesowała, w tej chwili jest od kilku dni, jak państwo widzą, pierwszy raz w życiu po 20 latach na systemie monitorowania glikemii. Ona pewnie dojdzie do sztucznej trzustki kiedyś, jak to będzie jeszcze bardziej możliwe cenowo, ale jak myślę, że państwo zdają sprawę, to część pacjentów przychodzi i mówi, no ja słyszałam, że jest taki CGM, co mi pani da, a przychodzą pacjenci, którzy konkretnie wiedzą, czego chcą i to jest oczywiście wizyta łatwiejsza. To była taka pacjentka, która przyszła, ja chcę Equil, bo ja chcę mieć komfort, bo ja nie chcę mieć drenu, bo ja chcę się inaczej ubrać, po tygodniu przyszła, w końcu ja chcę CGM i chcę konkretny. I to rzeczywiście się pięknie na to patrzy. Ona zobaczyła te hipoglikemie, które wcześniej no, gdzieś tam bagatelizowała i to już jest zmiana w lewo. Są oczywiście, musicie sobie państwo zdawać sprawę, pacjenci z długoletnią cukrzycą, gdzieś bez opieki, to są powikłania, to jest glukometr, jak państwo widzą, to są pomiary 2-3 razy dziennie i są pacjenci, którzy bezwzględnie no, wymagają dalszej edukacji w zakresie nowych technologii, czy chociażby ten pacjent, który mierzy cukier 2 razy dziennie, albo i mniej, który ma ciężkie powikłania. Także no tak wygląda w tej chwili. Ja jestem diabetologiem dorosłych. Ja zdaję sobie sprawę, że to też inaczej troszeczkę wygląda u dzieci, ale taki jest zakres, szeroki wachlarz leczenia pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Dla każdego trzeba dobrać troszkę inny sprzęt, to co będzie mu służyło i to co będzie w stanie zaakceptować, co będzie poprawiało jego jakość życia. W zakresie leczenia to oczywiście ostatnie 20 lat to jest wielki postęp. To są dane z Niemiec, Austrii, gdzie stosowanie OPI wzrosło od 1 do 53%, a CGM do 38%. Trochę mniej u dzieci, trochę mniej u dorosłych i to w Polsce też jest tak samo. To są dane właśnie Niemcy, że powyżej 20 roku życia ten procent pacjentów jest niższy, częściowo z racji akceptacji, częściowo z racji refundacji. W Polsce w 2018 roku była czyniona taka analiza dzieci i młodych dorosłych przez profesor Szatkowską właśnie w zakresie wyrównania cukrzycy, stosowania sprzętu. My też braliśmy w tym udział. No i pacjenci młodzi, u nas to było 77% stosowało pompy, 9% CGM. Zobaczcie w tej refundacji, którą mamy teraz, my już widzimy, jak ten procent stosowania systemów monitorowania wzrośnie, z czego się bardzo cieszymy, ale to wymaga jeszcze większych nakładów edukacyjnych, bo
nie wystarczy u większości pacjentów po prostu dać zlecenie. Nie wystarczy, wierzcie mi Państwo, dać zlecenie. Są oczywiście pacjenci, którzy to ogarną, przeczytają, wejdą na Państwa grupy pacjenckie, ale wielu pacjentów nie do końca skorzysta z systemów monitorowania, jeżeli nie będzie wizyt edukacyjnych, które by to zapewniały. U dzieci oczywiście to jest prawie 100% stosowania pomp. To, co sprawiły pompy, to oczywiście poprawa wyrównania, zmniejszenie ostrych powikłań, zmniejszenie ciężkiej hipoglikemii i lepsze wyniki w zakresie no chociażby hemoglobiny glikowanej. Z drugiej strony mamy takich pacjentów, którzy bardzo długo chorują. Pacjenci, którzy, to jest takie badanie, gdzie pacjenci chorują 25 lat i oni już, no zobaczcie Państwo, pompy stosuje 6 osób, peny 65 osób. Część pacjentów z tych penów stosuje systemy monitorowania, ale no tutaj już przejście na pompę, no to trzeba większej perswazji, żeby tych pacjentów przekonać. Oczywiście to, co mamy dostępne w Polsce, Państwo świetnie znają. Państwo sobie wymieniają doświadczenia, co jest w refundacji, co nie jest. Piękny wykład o pompach bezdrenowych. Te pompy rzeczywiście są wielką przyszłością. Ja się cieszę, że weszła refundacja na zestawy infuzyjne i mamy możliwość pomp stosować. Natomiast, żeby włączyć terapię przy pomocy osobistej pompy insulinowej, potrzebna jest edukacja. Co mówią nasze zalecenia? 9-11 godzin w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. 9-11 godzin pacjent wymaga edukacji, oczywiście każdy inaczej, wymagają często reedukacji państwo, pacjenci, żeby móc funkcjonować w zakresie terapii pompowej, do tego dochodzi system monitorowania glikemii. Także to jest istotne. O systemach hybrydowych będzie mowa przez doktora Segeta. Ja się cieszę, że on będzie mówił o My Life Loop. Dobrze, że te systemy są w Polsce, było Androidzie APS. My jako klinika diabetologii mieliśmy możliwość i przeprowadziliśmy badanie bezpieczeństwa takiego systemu dzięki też współpracy z panem Szymonem Czaplą, dzięki współpracy z Night Scoutami i się z tego cieszymy. Mamy też systemy komercyjne, to też wymaga edukacji. Na pewno to, co mówił David o tych wszystkich ustawieniach, testowaniach na sobie, to wymaga włączenia tych wszystkich ustawień po stronie pacjenta. Do it yourself oznacza, że pacjent robi to sam, przychodzi do lekarza z tymi wszystkimi ustawieniami, także my też musimy te systemy znać, akceptować, rozumieć te ustawienia. A no są pacjenci, którzy oczywiście są w tym świetni i to znają, są pacjenci, którzy przychodzą, bo ktoś tam im to uczynił i nawet nie wiedzą, gdzie te ustawienia w swoich telefonach znaleźć. To jest badanie. Ja jestem lekarzem, też wierzę w dane naukowe, żeby coś stosować, potrzebne są no, pewne badania bezpieczeństwa i skuteczności. To jest badanie, które przeprowadziliśmy od 2018 roku, opublikowaliśmy w 2021 właśnie z systemem Android APS. Pierwsze na świecie, które właśnie były takim badaniem bezpieczeństwa, że nie ma więcej hipoglikemii, a lepszy jest. To było potrzebne, aby w sposób bezpieczny stosować i pewne takie stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jak Państwo widzą, też opublikować, żebyśmy i Państwo, i my się czuli bezpiecznie, jak pacjent z takim systemem przychodził. Jeżeli pacjent ma terapię pompową, to oczywiście my wymagamy pewnych danych. Ja tego bardzo pilnuję na wizycie, nie ma wizyty bez danych i z pompy systemów monitorowania glikemii. Część pomp ma teraz chmury, większość systemów monitorowania glikemii, także jest to potrzebne i bez tego tak naprawdę nie powinna się odbywać wizyta. Część wizyt w ostatnich latach była wizytami zdalnymi, pacjent też musi wiedzieć, że może takie dane z pompy swoje, z pilota, smartfona uzyskać i udostępnić lekarzowi. Teraz większość wizyt jest już na miejscu, czasem po danej wizycie, po modyfikacji. Ja patrzę zdalnie i pewne rzeczy jeszcze kontroluję, czy te zmiany, które poczyniliśmy na wizycie, czy one rzeczywiście funkcjonują dalej lepiej w warunkach ambulatoryjnych i sięgam sobie do chmur, nawet w warunkach domowych. Mówiłam trochę o wytycznych polskich, są też wytyczne amerykańskie, europejskie w zakresie leczenia cukrzycy typu pierwszego opublikowane w 2021 roku, które mówią, że pompa ok, ale taka, która
funkcjonuje w zakresie bez automatyzacji, to właściwie wyniki co do skuteczności ryzyka hipoglikemii są podobne jak do terapii pompowej opartej na długodziałającym analogu. I z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, to co wzmacnia i to co jest kluczowe tak naprawdę, to jest CGM. Oczywiście największa skuteczność bezpieczeństwa jest dla systemów hybrydowej pętli zamkniętej, natomiast jest to oczywiście przyszłość, natomiast wielu pacjentów oczywiście na razie jeszcze tych systemów nie stosuje. CGM, no to był przełom, były badania, które pozwoliły na to, aby określić również w zaleceniach, że rzeczywiście CGM jest podstawą monitorowania cukrzycy. To jest długoletnie badanie czeskie, na którym te wytyczne między innymi się opierają, że to, co naprawdę poprawia Państwa komfort życia, Wasz komfort życia, nasz komfort leczenia, Wasze wyniki, to jest CGM. Czy do pompy, czy do penów, są już metaanalizy. Metaanalizy to jest zbiór wyników publikacji z kilku lat, które pokazują, że CGM nie tylko zwiększa czas w zakresie docelowym, ale też obniża realnie wartość hemoglobiny glikowanej. Także to, że to wszystko, co Państwo mówią, że się żyje lepiej, że jest komfort życia, ale też realnie poprawiamy wyniki leczenia, są wyniki, że mamy mniej powikłań, tutaj akurat są wyniki dla neuropatii, no i oczywiście wyższy TIR. W tym badaniu, które profesor Szatkowska opublikowała, w którym my jako lekarze dorosłych też uczestniczyliśmy, też realnie już było widać, że pacjenci, którzy stosowali CGM, mieli niższe wartości glikowanej hemoglobiny, choć tych pacjentów wcale jeszcze wtedy nie było tak dużo. Spójrzcie Państwo na to badanie. Stosowanie systemów monitorowania glikemii na każdym etapie chorowania na cukrzycę ma znaczenie. Dobrze, jak to jest od początku, wtedy zobaczcie Państwo, utrzymujemy dobre wyrównanie długo. Tu są pacjenci, którzy nie stosowali CGM-u, ale nawet jak zastosujemy na każdym etapie leczenia nowe CGM, tak jak pokazywałam tę moją dziewczynę, to jest poprawa wyników leczenia. Także dobrze od początku i dobrze ci pacjenci, którzy teraz przychodzą i od początku nie mogą nie znać innego systemu monitorowania, choć każdy glukometr powinien potrafić obsługiwać. Ale na każdym etapie warto, bo będzie poprawa. Zapamiętajcie Państwo ten slajd. No i tak jak znacie Państwo wszystkie terapie pompowe, oczywiście znacie wszystkie systemy monitorowania dostępne w Polsce, stosowaliście pewnie wiele z nich, słyszeliśmy piękny wykład dotyczący systemu Eversense, ja również stosuję wszystkie te systemy, systemy CGM są programami chmurowymi, stąd no, ja również i w pracy, i w domu mam oczywiście wszystkie chmury założone i to jest piękne, że można zawsze zajrzeć, co by pomóc pacjentowi. No są też systemy zintegrowane z terapią pompową i tak naprawdę dużo mówimy o tych systemach pętlowych. Nie ma pętli bez oczywiście dobrego algorytmu, każdy jest inny, ale nie ma pętli bez dobrego CGM-u. Także CGM jest bazą dla działania systemów pętli zamkniętej. Sebastian pewnie też będzie o tym mówił. Jeśli mówimy o wytycznych, bo my też się na nich opieramy, to oczywiście FIT. Pętle może trochę nas zwalniają z tego dokładnego liczenia wymienników, ale generalnie podstawą nadal leczenia cukrzycy typu pierwszego jest intensywna czynnościowa insulinoterapia. Ważne, aby patrzeć na dawkę dobową insuliny. To, żebyście Państwo potrafili sprawdzić tę dawkę dobową, żeby nie przekraczać tej jednej jednostki na kilogram masy ciała, żeby wiedzieć, jaka powinna być mniej więcej proporcja baza-bolus. Oczywiście bazujemy na analogach. Zobaczcie to, co David powiedział, jak różny jest nawet czas działania szybko działających analogów. Jeżeli stosujemy terapię penową, to oczywiście to też jest analog. Najlepiej, żeby to był analog ultra długo działający. I co mówią zasady postępowania, to CGM. Podstawą jest CGM kontroli, podstawą jest ocena TIR-u. Dlaczego tak jest wytyczne? Bo mieliśmy te badania. Nie tylko, że mamy Wasz komfort życia, nasz komfort terapii, bo ja też przecież widzę dużo więcej, ale mamy badania, które pozwalają z czystym sumieniem powiedzieć, że to powinno być podstawą samokontroli. TIR my oceniamy, ale Państwo też we wszystkich swoich aplikacjach można ocenić, jaki jest Wasz czas w zakresie docelowym. Opieka diabetologa,
każdy pacjent z cukrzycą pierwszego powinien od początku i w czasie dalszego postępowania być pod opieką diabetologa. Pacjent też jest członkiem zespołu terapeutycznego. Ja mocno podkreślam ten udział całego zespołu terapeutycznego, ale ta opieka diabetologa powinna być przez cały czas trwania choroby. Zakresy Państwo znają i ta świadomość Państwa jest bardzo wysoka. I to jest dobrze, żeby Państwo też uczestniczyli w leczeniu. Wizyty mają swój niestety okres, czasem są co kilka miesięcy. Państwo też zmieniają swoje terapie. Mają Państwo prawo zmienić wlew, zmienić dawki bazy, wiedzieć, jaki ten tir powinien być, żeby nie mieć też za dużo hipoglikemii tego czasu poniżej zakresu docelowego. Także też to zaangażowanie z Państwa strony jest według mnie bardzo istotne. Dużo o pompach, systemach pętli zamkniętej, ale smart peny. Bardzo istotne, że możemy przekazać w tej chwili dawkę do aplikacji, no chociażby do aplikacji Freestyle Libre. Pamiętajmy o tym, że terapia penowa, ultra długodziałający analog, ale połączony z CGM. Ale połączony z CGM, co nam jako lekarzom umożliwia zmianę dawki. Państwo wychodząc z poradni, wychodząc po wizycie ze zmianą, włączeniem analogu ultradługo działającego, powinni wiedzieć, iż Państwo sami w domu modyfikują dawkę na podstawie glikemii naczczu. Tego uczymy pacjentów i możemy również, ja często to robię, zerknąć za 2 tygodnie, za 4 tygodnie, patrząc na cukier naczczu, jak wygląda nasza terapia pod względem dawki bazowej. I można wysłać, to oczywiście to są dodatkowe kontakty, albo wysłać informacje, proszę zwiększyć, zmniejszyć o 2 jednostki, ale pacjent, wy też to czynicie i ja się z tego cieszę, że jest taka świadomość, czynicie to również sami ambulatoryjnie. Wracając do tych wytycznych europejskich i amerykańskich, to co podkreślają wytyczne, oczywiście najefektywniejsze są hybrydowe pętle zamknięte. Wszyscy się z tym zgadzamy, opcją jest DIY, ale pierwszym punktem z wyboru są analogi. Tego pilnujemy. Odwzorowanie fizjologii, czy to peny, czy to pompa. Analogi ultradługo działające, jeżeli mamy peny. Ultra szybko działające. David pokazywał, jakie są różnice. Mamy już nie tylko fiasp. Mamy oczywiście, no jeżeli są peny, zawsze CGM, jeżeli pompa CGM, nawet jeżeli jest niewspółpracująca z pompą, no i oczywiście podstawą CGM dla systemów pętlowych. Cele, kryteria znacie dla tiru, to też są wytyczne amerykańskie, oczywiście chcemy się w tym tirze trzymać, oczywiście nadal minimalizujemy epizody hipo-hiper. O tym może mówimy mniej, ale to co jest ważne dla mnie jako dla diabetologa, że cukrzyca to nie jest tylko hiperglikemia czy hipoglikemia, to w ogóle nie jest tylko glikemia, ale generalnie myślimy w ogóle o czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego. Piękny wykład o sporcie, w tym sporcie dużo mówimy, on jest może trochę trudniejszy w zakresie zarządzania glikemią, ale też mówimy dużo o masie ciała, o dyslipidemii, o nadciśnieniu i jest to jeden z 3 punktów, na które powinniśmy zwrócić uwagę w zakresie postępowania w cukrzycy typu pierwszego. I o takie pytania ze strony diabetologa, takich pytań też powinniście się Państwo spodziewać, że szerzej patrzymy, nie jest to zdecydowanie tylko glikemia. I to, co podkreśliłam mocno, pandemia się nam dała we znaki, to niezależnie od cukrzycy i na te cele leczenia patrzymy. Trzecim, może i w tej chwili najważniejszym, jest nasze zdrowie psychiczne. Te wszystkie technologie, które tutaj od 9.30 oglądamy, mają nam pomagać, mają nas zwalniać z myślenia o cukrzycy. Nam jako lekarzom mają pomagać Państwa leczyć, z Państwem współpracować. Bardziej można wniknąć w cukrzycę, można zobaczyć lepiej noce, można zobaczyć lepiej sport, można zobaczyć lepiej lato, zima, choroba. To jest to zdrowie psychiczne, to jest to well-being, które zobaczcie, że jest jednym z 3 celów leczenia cukrzycy. Zobaczcie Państwo, jak leczyć Oliwię, jak ona nie ma akceptacji rówieśników. Oczywiście można jej dać CGM, można dać jej pętlę zamkniętą, ale to jest kwestia akceptacji i stąd psycholog i jego rola w zespole terapeutycznym. Albo Kamil, który ma lęk przed hipoglikemią, ma systemy
ma pompę, ma system monitorowania, ale to jest lęk. I z tym też mierzymy się, no może teraz od tych kilku lat częściej niż kiedyś, i to również publikacyjnie się pojawiło, ale widzimy to klinicznie, że tych pacjentów, którym powinniśmy również w tym zakresie pomóc, jest więcej. I oczywiście życie, to Państwo wiedzą, że w szpitalu jest inaczej, albo jak mamy spokojniejszy czas, to jest inaczej i może być pięknie. Pacjent wychodzi do pracy i jest znowu podobnie, bo jest pęd życia, bo on musi zrobić to i tamto, jest rodzina i to wszystko. I oczywiście te technologie mają pomóc, ale jak widać, no tutaj sam system monitorowania, jeszcze to nie było wszystko i pacjent no, pewnie wrócił do pewnych swoich nawyków, które miał wcześniej. To spojrzenie pacjenta widzimy od rana i to Państwo prezentujecie, i Jerry, i Michał, i dalsze prezentacje, i David, to były też prezentacje ze strony pacjenta. Co każdemu daje CGM, to Państwo wiedzą najlepiej. Ważne, żeby to wszystko pacjentowi pomóc też ustawić, pomóc ustawić z mojej strony alarmy, te progi, żeby to nie było tego ani za dużo, ani za mało, żeby to było bezpiecznie. Ale z drugiej strony, żeby pacjent do CGM-u się nie zniechęcił. Widziałam to na czacie, to były liczne dyskusje, że dopiero po wielu sensorach było dobrze. Tak jest, a czasem pacjent się zniechęca po jednym bądź dwóch sensorach, że to nie działa. Oczywiście to trzeba sobie zdawać sprawę, glukometr to nie CGM, CGM to nie glukometr, jest opóźnienie, ale oczywiście wierzymy w CGM i to jest najważniejsze. Ja staram się uczyć pacjenta więcej, to nie jest tylko aplikacja w zakresie alarmów czy cukrów, ale też macie Państwo, wiecie więcej o wyrównaniu cukrzycy i uczestniczycie w swoim leczeniu razem z lekarzem czy zespołem terapeutycznym, wręcz łączymy się w chmurze, czyli to jest udostępnienie swoich danych po to, żeby nam było łatwiej, po to, żebyśmy mogli Państwu lepiej pomóc. Także to jest spojrzenie pacjenta i tutaj już w tej chmurze się łączymy z lekarzem, więc to jest też spojrzenie lekarza. My się dużo nauczyliśmy, uczyliśmy się z Państwem przez te ostatnie lata. Polubiliśmy telemedycynę, część z tych teleporad została z nami po to właśnie, raz, że wykorzystuję to u pacjentek ciężarnych, gdzie te wizyty są co dwa tygodnie. Nie chcę narażać dziewczyny na przyjeżdżanie co dwa tygodnie nadal do poradni. Poza tym wykorzystuję do wizyt zdalnych, które też prowadzę, oraz do pewnej kontroli po modyfikacjach. Krótka wizyta telemedyczna, krótkie spojrzenie po modyfikacjach pozwala na pewną pewność, że się podjęło dobre decyzje i pewien komfort po stronie Państwa, że rzeczywiście no, ja myślę i myślę, czy dobrze zrobiliśmy. Oczywiście, żeby taka technologiczna wizyta zaistniała, no to musimy mieć zainstalowane chmury i ja, i Państwo. Musimy te dane udostępnić, musimy się zsynchronizować. Takie chmury Państwo znają, mają swoje określone strony, ja te chmury mam wszystkie poinstalowane. Ważne, żeby pacjent się przygotował i moi pacjenci wiedzą, iż muszą się przygotować do wizyty, muszą mieć dobrą chociażby datę i godzinę, muszą znać swoje loginy, a najlepiej, żeby już wcześniej byli zsynchronizowani z poradnią. Czasem nie ma takiej możliwości, żeby przyjść. Są też wizyty zdalne, gdzie ta synchronizacja bardzo pomaga, ale to też jest po Państwa stronie to przygotowanie, to połączenie, to ta odpowiedź na zaproszenie, które ja wysyłam do odpowiedniej chmury. Potem oczywiście jest łatwiej, bo jesteśmy połączeni. Oczywiście to są tylko raporty, życie jest życiem i nie zawsze sam raport powie nam, co się tutaj wydarzyło i to jest rozmowa z pacjentem. Ta pacjentka akurat pomyliła insuliny, dała szybko działających Fiasp w nocy zamiast Tresiby i ta wiedza też jest nam potrzebna. Technologie to też aplikacje, oczywiście jak mamy CGM, to może mniej o tym myślimy, ale ważne, żeby to wspierać, ja się też opieram na aplikacjach, szczególnie, że wiele z nich można przesłać zdalnie. I to jest dla mnie bardzo ważne, że otrzymuję taki raport na przykład tydzień po wizycie. To jest dla mnie minuta, dwie spojrzenia i mówię OK, albo proszę zwiększyć bazę, proszę zmniejszyć bazę. I na koniec mówiłam dużo o terapii pompowej, o tych 9-11 godzinach.
brakowało. Tych, każdy oczywiście tych pacjentów w Polsce edukuje, ale wydawało się, przynajmniej nam w Poznaniu, dla pacjentów dorosłych brakowało pewnej edukacji takiej strukturalnej w zakresie terapii pompowej. Stąd, teraz mówię do zespołów terapeutycznych, jest możliwość darmowego dostępu do programu GoPump, który stworzyliśmy. To jest zestaw modułów tematycznych dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, dorosłych, leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Można się zarejestrować, można korzystać, można szkolić pacjentów i tu mówię do pacjentów, można rzeczywiście zapytać w swoich poradniach, czy lekarz, czy zespół terapeutyczny dysponuje dostępem do GoPumpu. Spróbowaliśmy zawrzeć nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie terapii pompowej, systemów monitorowania. Może to się Państwu przyda. Podzieliliśmy ten program na 18 modułów, 18, co by być pełnoletnim i mistrzem w terapii pompowej. Państwo pewnie są mistrzami terapii pompowej, ale może będzie coś, co warto przypomnieć, coś, co Państwo by chcieli wiedzieć i zespoły terapeutyczne mogą to Państwu przedstawić. No pojawiają się zatem pytania, czy to wszystko wystarczy, bo jest ogrom technologii, to wszystko pędzi, my gonimy te technologie, mamy coraz więcej sukcesów i tak bardziej się czujemy stabilnie w zakresie tych technologii. Pewnie jeszcze wiele przed nami. Wiele przed nami jest to miniaturyzacja sprzętu, co powiedział Jerry, są oczywiście systemy pętlowe jak najbardziej. Pewnie będą jakieś inteligentne insuliny wejdą i oby tak się działo. Także podsumowując, autorsko nastąpił oczywiście znaczący postęp. Równolegle z tą całą technologią trwają badania nad terapią genową immunologiczną i to się dzieje. I też są w tym zakresie, istnieje postęp, co pozwoliło na poprawę rokowania i poprawę, co ważne, komfortu życia. Nadal wielu chorych nie osiąga celów terapeutycznych, w związku z czym na tych pacjentów trzeba zwracać szczególną uwagę i dowiadywać się dlaczego. Od momentu rozpoznania pacjenci powinni pozostawać pod opieką diabetologa z cukrzycą typu pierwszego. W leczeniu i opiece powinien brać udział cały zespół terapeutyczny. Istotna jest edukacja pacjentów i to jest dla mnie też ważne, nie tylko glikemia w zakresie modyfikacji stylu życia, kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, zwalczania otyłości. Systemy pętli zamkniętej pozwalają na przebywanie pacjentów najdłużej w zakresie docelowym i to jest udowodnione i przez i klinicznie, i naukowo. Systemy automatycznego podawania insuliny się stale rozwijają, wykorzystując elementy sztucznej inteligencji i to jest dobrze. Insulinoterapia w cukrzycy pierwszego oparta o analogii insulin prowadzona zarówno przy użyciu penów, jak i pompy powinna być, musi być, już możemy powiedzieć, myślę wszyscy, musi być wspierana systemem monitorowania glikemii. Wraz z postępem technologicznym rozwijają się aplikacje, które pomagają w zarządzaniu samokontrolą, ale to też nie są tylko aplikacje do glikemii, mamy aplikacje dotyczące wysiłku czy żywienia. No i technologie zmierzają w kierunku, no właśnie taki był tytuł. Tak naprawdę dla każdego z Was chyba zmierzają w innym kierunku. Ważne, żeby było Wam z tym dobrze. Natomiast tak globalnie pewnie zmierzają w kierunku coraz bardziej precyzyjnego i personalizowanego leczenia, które uwzględnia różnorodne czynniki, których jest mnóstwo, jak i życie jest różne, wpływające na chorobę. Dzięki temu pacjenci będą mieli coraz większą kontrolę nad swoim stanem zdrowia. No i oczywiście pojawia się znowu jakość życia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Pani. W ogóle mamy małe zakłócenia na łączach u Pani, ale to chyba nie będzie wpływało za bardzo na naszą dosłownie krótką dyskusję. Ja mam pytanie takie z punktu widzenia mnie jako pacjenta, bo ja przygotowując się do tej konferencji brałem pod uwagę jeszcze inny temat rozpoczynający. Trudny pacjent technologiczny. Czy pacjent technologiczny to jest trudny pacjent, czy łatwy pacjent? Znaczy, co zależy technologicznym, bo rozumiecie systemy pętli zamkniętej pewnie jako technologiczne. Dla mnie no, trudny pacjent to też taki, który zaczyna CGM. Nawet po prostu zwykły CGM, który pierwszy raz go stosuje, to też jest trudny pacjent. Pacjenci z systemami pętlowymi często wcale nie są trudni, bo oni bardzo dużo sami zrobili i bardzo dużo wiedzą, w związku z czym często to są łatwiejsi pacjenci. Trudni są tacy, których trzeba przekonać do CGM-u, nawet tylko do CGM-u, których trzeba przekonać do terapii pompowej po to, aby ona im pomogła. I to są dla mnie najtrudniejsi pacjenci.
A trochę podrążę i będę uderzał dalej w tych pacjentów. Czy nie jest trochę tak, że pacjent technologiczny, mówię o takim pacjencie, nawet może typu trochę mojego, nie ma pani tutaj wrażenia, że pozjadali wszystkie rozumy i trochę się bardziej mądrzą niż diabetolog na wizytach? Oczywiście, ale ja już się do tego przyzwyczaiłam. Oczywiście, że tak, przyzwyczaiłam się. Ja mówię, no dobra, ty już to wszystko wiesz, to teraz mi pokaż te wyniki i tak dalej. Tak, pewnie, że tak. No ja pracowałam i z Androidem APS-em, wiem, ile to wymaga i ja nie umiem tych wszystkich ustawień, bo to jest bardziej już wtedy po państwa stronie. I ja to szanuję. Ja to szanuję, ja się cieszę, że wy to ogarniacie. Oczywiście, że wszystkie rozumy pozjadali. Ale to dobrze, no to jest dla waszego dobra. Ja się tym cieszę i okej. Dlaczego o tym mówię? Bo gdzieś założeniem moim od samego początku też jak istnieje cukrzyca Tech i cukrzyca Tech Fest, to jest to, żeby łączyć właśnie ten świat was, diabetologów, z nami pacjentami i chcę być tym pomostem w tej komunikacji. I cieszę się, że jestem zapraszany ostatnio coraz częściej na spotkania z diabetologami, bo one otwierają oczy zarówno mi, jak i wam. Miałem ostatnio przyjemność być w Gdyni na takim spotkaniu właśnie z diabetologami organizowanym przez Ascensję i z jednym z doktorów mieliśmy taki świetny dialog odnośnie tego, czy na podstawie wykresu CGM jest w stanie stwierdzić, że ktoś dobrze korzysta z CGM-u. Bo są takie założenia w przypadku refundacji, nie? Że zalecenia, że pacjent musi dobrze korzystać z systemu CGM, żeby mu przedłużyć, to będzie może Jurek o tym mówił. No to tylko do Libry, nie? Tylko do Libry, tak. Żeby tego nie mylić. Tak. To pacjenci teraz, to mylą, teraz widzę często na forach, że to mylą. Tak, i teraz jest taka kwestia, że ja udowadniałem, że nie jest w stanie diabetolog na podstawie wykresu stwierdzić, czy pacjent dobrze korzysta z CGM-u. I to kilku diabetologów widziałem, tylko otworzyło oczy, że mieli tu perspektywę pacjenta. I fajnie, i cieszę się, że to wybrzmiało, bo chciałbym też tak troszeczkę obok do tych wszystkich pacjentów, którzy korzystają z technologii. Ja przyjąłem osobiście, to są moje doświadczenia, taki model współpracy z diabetologiem, że faktycznie ja wiem dużo o mojej chorobie, ja siedzę w tym bardzo głęboko, w tych algorytmach w danych, staram się z tego wszystkiego wyciągać jakieś wnioski, nie zawsze słuszne. I z diabetologiem podchodzę do tego w ten sposób, pozdrawiam panią doktor Olę Dmochowską, że my po prostu rozmawiamy, ona dobrze wie, co ja robię, ja jej tłumaczę to, w jaki sposób ja zarządzam moją terapią, ale bardziej współpracujemy z diabetologiem pod kątem medycznym, czyli właśnie powikłań tego, jak wpływa całokształt cukrzycy, moje wyrównanie i te wszystkie funkcje, które się dzieją na to, co może się dziać z moim organizmem dalej i moja wizyta, bo czasami takie jest przeświadczenie, że wizyta technologicznego pacjenta ogranicza się do wypisania recepty i na paski i insuliny. Właśnie chciałbym, żeby do tego nie doszło nigdy między diabetologiem a pacjentem, ponieważ tu musi być rozmowa, bo przyjdzie taki moment. Ja też tak podchodziłem, też był taki okres w moim życiu, że jakby absolutnie diabetologa zdanie się ograniczało faktycznie do tych recept, a przyszedł taki moment w moim życiu, że mnie dopadły te powikłania i wtedy trzeba było wrócić do rozmów z diabetologiem, bo to ta osoba i ten lekarz jest w stanie wszystkie fakty połączyć w związku z bardzo dużą szeroką wiedzą medyczną, co na te powikłania, co jeszcze zbadać, co sprawdzić, jak dodatkowe badania zrobić i co jeszcze wykluczyć, żeby te powikłania albo, może nie powiedzieć cofnąć, ale ograniczyć lub zwolnić. Dlatego to jest mój taki apel do wszystkich pacjentów, współpracujcie z diabetologami, rozmawiajcie otwarcie, nawet na zasadzie takiej zjadłem chipsy, zjadłem pizzę, zjadłem hamburgera, zjadłem coś tam. Wszyscy to rozumieją, choć czasami jest takie wrażenie, że nie. Tak, wszyscy jesteśmy ludźmi i warto o tym rozmawiać. Zresztą ja sam też mam te doświadczenia, jak pokazuję wykresy mojej diabetologii, ona sama widzi, o, tu pani Jarku była pizza, nie? Mówię, o, tak, pani doktor, tu właśnie była pizza. No, to wiadomo, jakby no to tej pizzy to już tam ona urasta do jakiejś rangi nie wiadomo czego, ale no, każdy pacjent Jerry wiadomo potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje tej podstawowej edukacji, a jeden jest na systemie pętlowym, a potrzebuje nie wiem, leczenia dyslipidemii, czy wspomagania w zakresie leczenia otyłości, czy nadciśnienia. Już nawet nie mówimy o powikłaniach, bo miejmy nadzieję, że ich będzie jak najmniej, bądź się nigdy nie pokażą w dobie aktualnego leczenia. Natomiast no, są inne czynniki ryzyka, które też musimy kontrolować, a u jednego jest choroba, u innego jest sport. Także myślę, że również w tych bardzo zaawansowanych technologiach to zdecydowanie się nie opiera tylko na receptach.
Super. Pani profesor, dziękuję, jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność dzisiaj, za te wszystkie dane. Na pewno będziemy do pani jeszcze wykładu wracać gdzieś po drodze, jeżeli chodzi o nagrania. Ja będę też wysyłał, bo mam parę tam pytań do niektórych tych rzeczy, które, ale to już osobiście pozwolę sobie zadać. A my musimy troszkę przyspieszyć, bo Jurek wiem, że już czeka w... Jurek Magiera już czeka po prostu w boksie startowym i chce już wam wszystko powiedzieć, co wie i co może na temat refundacji, bo to jest temat kobyła ostatnio, jeżeli chodzi o technologię i wszystkie zalecenia odnośnie refundacji. Miłego dnia, pani profesor. Przyjemności, dobrego weekendu. Dziękuję bardzo. Proszę zostać z nami i posłuchać, bo na pewno będzie ciekawie. Do usłyszenia.